Dzień dobry Państwu. Witam na dzisiejszym spotkaniu. Nazywam się Marceli Matczak i reprezentuję firmę więc Security Solutions. A z Państwem dzisiaj postaram znaleźć odpowiedzi na to, czy technologia decepcji czy podstępu, bo to już nie jest tłumaczone na język polski, czy też oszustwa nie stanie ochronić nasze zasoby tutaj przed atakującymi. Tytułem wstępu kilka takich informacji na temat naszej agendy. Bardzo króciutko o wyzwaniach, bo wyzwania codziennie obserwujemy i znamy je. Natomiast zobaczymy, jak to dostrzegają tutaj decydenci w różnych firmach, organizacjach. Będzie też na temat samej technologii decepcji w dużej pigułce i jej zaletach. Także w pigułce pokażemy naszą platformę, tak żeby Państwa tutaj nie zamęczać e, jakimiś technikaliami, natomiast skupimy się na korzyściach, przykładach zastosowania i konkretnych wdrożeniach u naszych klientów, e, które będą mogli Państwo sobie tutaj zobaczyć. Będzie też krótka demonstracja platformy, w zasadzie jak ona wygląda, co z niej możemy wyciągnąć. Taki, taki przegląd dla laika, Nie jestem inżynierem, więc gdyby pokażę Państwu z mojego punktu widzenia, tak, co jest ciekawe tutaj w tej, na tej platformie. Gdyby pojawiły się jakieś pytania z Państwa strony, to proszę pisać je na czacie i na koniec po prostu będziemy sobie odpowiadali na te pytania tutaj. To przechodząc do tutaj naszego pierwszego punktu, jeśli chodzi o wyzwania. Tutaj mamy taki e, raport e, z Price Waterhouse Coopers e, na ten rok przeprowadzony odnośnie cyberzagrożeń, e, których najbardziej się e, obawiają przedsiębiorcy tak, różnego rodzaju organizacje. No generalnie główne wektory ataku, takie jak poczta elektroniczna Ransomware, e, który jest tutaj poprzez Phishing właśnie aplikowany, czy też ataki na interfejs zarządzania w środowiskach chmurowych. One są, bym powiedział, tożsame z tym, co było w poprzednim roku. Oczywiście nasila się, i to też widzimy z dnia na dzień, liczba udanych takich ataków i wycieków danych, gdzie te naruszenia są skutecznie przeprowadzane, ja myślę, że to co też było takim przykładem na początku tego roku to mieliśmy przykład naruszenia związany z łańcuchem dostaw oprogramowania na przykładzie firmy 3CX. Wiemy o tym, że no do kompromitacji doszło na maszynie pracownika, który obrał oprogramowanie mające służyć Jakimś tam innym celom, tak. Okazało się, że to było spreparowane oprogramowanie. Dzięki temu dostano się do sieci tutaj firmowej i zasobów. No to też pokazuje nam, jak te wektory ataku działają. Także tutaj, nawet posiadając VPN-y, nie możemy powiedzieć, że to jest obecnie bezpieczna technologia. To, co jeszcze jest ciekawe na tej liście, to kwestie obaw związane z kradzieżą własności intelektualnej, tak szpiegostwem jakimś przemysłowym oraz samymi atakami na środowiska przemysłowe oraz internetu rzeczy. Więc Myślę, że to są takie tutaj, bym powiedział, obszary, gdzie my też jesteśmy w stanie zadedykować właśnie techniki ochrony przed takimi atakami z wykorzystaniem właśnie tej technologii podstępu. O co chodzi w ogóle w tej decepcji? Tak? Z angielskiego deception, po polsku termin decepcja już funkcjonuje w języku naszym od lat pod kątem tutaj psychologicznym, tak? A więc ta decepcja się już w opracowaniach psychologicznych Pojawiła na naszym rynku, więc nie jest to jakiś nowy termin. Można sobie to prościej tłumaczyć jako podstęp, oszustwo czy jakaś próba zwiedzenia, tak jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Chodzi o to, aby po prostu wprowadzić nas w błąd, tak abyśmy wykonali to, czego oczekuje od nas atakujący. Natomiast technologia decepcji. Którą znamy tutaj w infrastrukturze sieciowej, bezpieczeństwa sieci, ona odnosi się do technologii, która ma za zadanie szybkie wykrywanie i też szybkie reagowanie na takie próby ataków z różnych wektorów, o których przed chwilą tutaj wspominaliśmy. Tutaj taką organizacją, która od kilku lat wyznacza kierunek, w jakim ta technologia decepcji jest rozwijana, jest firma, organizacja Mitre, która przygotowała model Engage, tak aby można było się przygotować do odpierania. Takich ataków. Oczywiście my znam bardzo często kojarzymy Mitrę z jej macierzą atak, a więc innym modelem, takiej właśnie aktywnej odmowy poprzez te techniki tego Denial, który tutaj widzimy, ale jest też model Engage, który, za który właśnie tutaj odpowiada to Deception, czyli możliwość kontrolowania przeciwnika. Podczas gdy on znajduje się wewnątrz naszej sieci, obserwowania, co on czyni, dowiadywania się na jego temat jak najwięcej, z jakich technik korzysta, co próbuje w naszej sieci uczynić i na tej podstawie wyciągania odpowiedniej, że tak powiem, metodologii postępowania z tym intruzem. Więc. Tutaj po prawej stronie jest przedstawiony taki schemat te, tego całościowego modelu, w którym zarówno odmowa, jak i też decepcja no, są istotne do tego, aby w jakiś sposób nawiązać tutaj zaangażowanie z tym naszym atakującym. Oczywiście od, poprzez odmowę, no, to kończymy bardzo szybko tę konwersację. Recepcja pozwala nam na wciągnięcie go w, w naszą grę. No i dzięki temu jesteśmy w stanie tutaj na podstawie analiz, które prze, przeprowadzamy, planować też poszczególne nasze kroki na przyszłość w celu odparcia podobnych ataków. Ja zachęcam do zapoznania się z szerszymi informacjami na stronie engage.mitre.org. Tam są przygotowane pełne, powiedziałbym, takie dość obszerne materiały na temat tego modelu, też w jaki sposób jest to powiązane z matrycą Atak od Mitre. Jakie są zatem zalety technologii decepcji? Tak? Dlaczego my ją w ogóle rozważamy i proponujemy naszym klientom? Taką kluczową zaletą jest natychmiastowe wykrywanie. Tak? Jest to Technologia, która bazuje na oczekiwaniu y, działania intruza w przygotowanym dla niego środowisku. Więc jeśli on się tylko tam pojawi, automatycznie jest wysłany alert y, do konsoli zarządzającej y, czy tam do zespołu, do spraw bezpieczeństwa, tak? Bo to, to mogą być nam różne rozwiązania jeszcze po drodze, o czym będziemy dalej też mówić. Drugim takim wyróżnikiem jest tutaj bardzo wysoka skuteczność wykrywania takich zagrożeń. W zasadzie fałszywe alarmy zdarzają się bardzo sporadycznie. Zazwyczaj, jeśli ktoś już wejdzie do tej naszej pułapki, no to w jakimś konkretnym, niecnym celu. Kolejną taką jak powiedział. Zaletą, może korzyścią jest możliwość też tutaj tej interakcji z naszym atakującym i możliwość wykorzystania jego obecności do tego, żeby go lepiej poznać, żeby go, że tak powiem, sobie sklasyfikować, żeby zobaczyć, czego on w ogóle szuka w tej naszej infrastrukturze, co go interesuje. Co chciałby złego nam zrobić, tak, czego próbuje, jakich narzędzi użyć tutaj do dalszej, że tak powiem, do dalszego rozprzestrzeniania swojego ataku lub jego, że tak powiem, spieniężenia. Więc te wszystkie informacje możemy wykorzystać właśnie w takim środowisku decepcji, gdzie ten duel time. No tak naprawdę jest zależny tutaj od nas, jak długo chcemy poznawać tego naszego atakującego. Czy też chcemy na podstawie tego, co już widzimy, co on planuje robić, czego szuka. Na przykład bardzo szybko się go pozbyć z naszej sieci. Niewątpliwą też taką zaletą jest przejrzystość tutaj informacji, jakie otrzymujemy z takiego systemu zajmującego się wykrywaniem. Takich ataków na bazie wykrywaniem, na bazie de, decepcji. Mamy konkretne informacje, kiedy, kto, inaczej, z, z użyciem jakich komend, tak jakich tam narzędzi y, próbuje wyrządzić nam krzywdę. Tak. W wielu systemach, jeśli korzystamy z wielu in, różnych technologii, no to możemy tutaj y, mieć bardzo, że tak powiem, utrudniony, Proces weryfikacji, znalezienia też informacji, które by nas nakierowały, co się dzieje, tak, z kim mamy do czynienia. Więc tutaj zachęcamy właśnie do tej decepcji, jako takiej warstwy, która w bardzo szybki sposób daje nam konkretne informacje, uwidacznia takie nietypowe ataki kogoś, kto przeniknął już do naszej sieci. Tu mamy taki schemat, w jaki sposób realizujemy tą koncepcję technologii wykrywania zagrożeń za pomocą decepcji, a więc odbywa się to już wewnątrz sieci filmowej. Za moment, bardziej szczegółowo, że tak powiem, zobaczycie Państwo kilka przykładów, jak to, jak to jest rozmieszczone. Natomiast jest to. To, co ważne, żebyśmy pamiętali, jest to dopełnienie warstw ochronnych zarówno tej warstwy brzegowej, która najczęściej jest chroniona przez jakiś firewall następnej generacji, tak, i systemy proxy różnego rodzaju oraz zabezpieczeń, które są na stacjach roboczych, tak? To mogą być oczywiście fizyczne stacje gdzieś w budynku firmy, ale w siedzibie, oddziale, ale to mogą też być pracownicy zdalni, którzy poprzez VPN-y albo klienty ZTNA obecnie tak łączą się tutaj z siecią firmową i też traktujemy ich właśnie jako sieć korporacyjną. Możemy... Tutaj wspierać zarówno systemy, czy to Windows, czy Linux, czy jakieś systemy związane z, tutaj ze środowiskiem przemysłowym, IoT, to wszystko może nam generować tutaj alerty do zespołu, do spraw bezpieczeństwa. Platforma od Labiryd imituje tutaj usługi i aplikacje które jeszcze możemy dodatkowo podrasować z znanymi podatnościami. Dzięki temu tak powiem zachęcamy atakujących tutaj do przybycia do nas, tak, do działania wewnątrz tych przygotowanych pułapek. A my w tym czas, w tym samym czasie jesteśmy w stanie śledzić ich poczynania no, i jednocześnie izolować ich od rzeczywistych segmentów sieci w firmie. Jeśli chodzi o to, jak zbudowana jest nasza platforma, ona posiada takie cztery składowe elementy. Pierwszym z nich jest agent imitacji, który jest zainstalowany na fizycznym hoście na stacji roboczej i rozmieszcza odpowiednie dane, spreparowane dane. Tak zwane bret czyli artefakty, które mają następnie przekierować atakującego, który je znalazł do, i chciałby je wykorzystać, tak? Do przygotowanych pułapek, które u nas nazywają się punktami. Są to wabiki, które naśladują tutaj w czasie rzeczywistym aplikacje i usługi w środowisku klienta oczywiście są kopią, tak wspomniałem podrasowaną nawet kopią tych usług i mogą wchodzić tutaj w interakcję z atakującym, utrzymując go wewnątrz, że tak powiem różnych usług i zasobów, które są stworzone w tym wirtualnym wirtualnym środowisku tutaj pułapki za nadzorowanie tych punktów, tych wabików, za ich pracę oraz zbieranie informacji z nich odpowiada tzw. węzeł roboczy i jest on tutaj hostem dla tych wszystkich wabików. Co więcej, tutaj też jest skalowalność tego systemu. Takich węzłów roboczych może być znacznie więcej w całej infrastrukturze. To nie musi być tylko jedna maszyna. Można to w dużych organizacjach rozdzielić na wiele maszyn. Natomiast wszystkie informacje, które w postaci alertów spływają z tych wabików, z węzłów roboczych, trafiają do jednej konsoli zbiorczej, która je następnie przetwarza i prezentuje. Tutaj mamy taki schemat tej architektury. Mogą Państwo zobaczyć, że te pułapki, wabiki mogą być tutaj różnego rodzaju, tak. To mogą być usługi związane z SSH, usługi webowe, tak HTTP, HTTPS, czy nawet jakieś usługi FTP bądź baz, bazodanowe jak MySQL. Wspieramy też właśnie, wspomniałem, dla środowisk tutaj przemysłowych i, i IoT, chociażby takim przykładem jest ten MQTT broker którego też jesteśmy w stanie zasymulować. Jeśli chodzi o integrację tutaj, tej platformy decepcji, to chciałbym, żeby Państwo mieli też świadomość, że taki system nie jest jakimś systemem autonomicznym on jest po prostu częścią całej infrastruktury bezpieczeństwa w organizacjach. My takie konektory mamy przygotowane do różnych systemów. Z jednej strony są to systemy powiadomień jak Teams czy Slack. Na przykład, z, później taką znaczącą grupę stanowi możliwość połączenia z systemami klasy SIEM. Mamy tutaj wsparcie dla ArcSighta, ale też dwukierunkowe integracje ze Splunkiem oraz z jeśli chodzi też o SOAR, a więc ten bardziej taki rozwinięty system już od razu reagowania, to tutaj mamy też połapie pospinane to z The Hive Więc w wielu, że tak powiem, większych organizacjach takie rozwiązania są uruchomione. Więc w prosty sposób jesteśmy w stanie się z Państwem tutaj zintegrować i przesyłać te alerty z poziomu tutaj tego systemu decepcji. Do systemów SIEM-owych czy SOARA. Ostatnią taką powiedział, częścią tych integracji są integracje z systemami tutaj ochronnymi, czy to na stacjach roboczych, czy właśnie brzegowymi, jak w przypadku urządzeń Fortigate. Mamy różne zdrożenia, że tak powiem, z innymi dostawcami również, natomiast tutaj Fortinet, że tak powiem, jest z jednego kliku oraz CrowdStrike ze swoim edr również. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to na poprzednim webinarze były demonstrowane właśnie działania tych integracji. Zapraszam na naszą platformę YouTube. Lapier deception kanał i tam Państwo znajdziecie sobie ten webinar z prezentacją, którą przeprowadził tutaj też inżynier tych integracji. To, co jest bardzo takie istotne w przypadku systemów decepcji, to jest wiarygodność pułapek. I tutaj możemy się pochwalić, że mamy bardzo, że tak powiem, wysoką tą wiarygodność dzięki zastosowaniu usług jako serwis przepraszam decepcji jako tutaj usługi a nie podejścia do pełnych systemów operacyjnych tak i kopiowania jesteśmy w stanie tutaj w bardzo elastyczny i też szybki sposób sklonować no zaimitować tak bym powiedział zaimitować właśnie dowolne aplikacje oraz y, usługi i mamy tutaj przygotowaną taką też y, technologię, y, o której za moment też Państwu wspomnę, specjalny rodzaj Wabika, który nazywamy Universal Web Point. Jest to Wabik, który jest w stanie y, właśnie zaimitować y, aplikacje bądź to usługi webowe i jesteśmy w stanie tutaj jeszcze osadzić w nich dodatkowe podatności, tak żeby jeszcze bardziej, że tak powiem, zbałamucić tego atakującego. Tutaj jest taki przykład, który Państwo widzą po lewej stronie na jakimś switchu firmy Cisco. Generalnie jest zasymulowane wszystko idealnie. Różnica jest adres IP, tak, bo my tutaj nie korzystamy z żadnych aliasów. Aliasy są najczęściej tym słabym punktem, jeśli chodzi o wiarygodność takich systemów, więc korzystamy zawsze z pełnych adresów IP, dzięki czemu ta wiarygodność dla atakującego jest yy, no wysoka. Jeśli chodzi o zastosowanie platformy, to jesteśmy tutaj w tym modelu cyber kill chain, zaadresować wiele z tych, no większość z tych kroków, które występują. Jesteśmy w stanie zapewnić wczesne wykrywanie tutaj zagrożeń przy pojawieniu się takiego intuza, kiedy on zacznie, że tak powiem, swoją. Działalność poprzez jakiś rekonesans, tak, naszej sieci, to już jest w stanie wpaść gdzieś w nasze pułapki, bądź pozyska jakieś nasze przygotowane artefakty, gdzieś ich użyje. Jesteśmy w stanie uzyskać już informacje tutaj, że coś takiego się zdarzyło. Jesteśmy też w stanie wykrywać zaawansowane tutaj ataki, gdzieś osadzania czegoś, dostarczania, właśnie. W naszej sieci wykrywanie ataków człowieka wewnątrz, komunikacji, czyli tak zwany man in the middle, bądź też jakiś lateral movement, tak? czyli ten ruch poboczny, jeśli gdzieś jest wykonywany, próba ataków na inne stacje, powiedzmy z poziomu jednej stacji. No, i tak jak wspominałem, dzięki tym integracjom z tymi systemami SIEM i SOAR jesteśmy też w stanie tutaj szybko reagować na incydenty i przeprowadzać tutaj analizę takich naruszeń, które nastąpiły w naszej sieci. Jeśli by wymienić takie najważniejsze korzyści, jakie oferuje platforma decepcji event. To tutaj mamy te wabiki o wysokim stopniu interakcji, które także oprócz tego, że emulują same aplikacje, jakieś interfejsy graficzne, tutaj interfejsy użytkownika, to mogą też emulować ruch i dzięki temu, jak gdyby. No, Wprowadzać tutaj atakującego, też w takie przeświadczenie, że jakieś systemy właśnie tutaj działają, że to, to musi być jakiś system produkcyjny, skoro coś przesyła z jednego miejsca do innego. Więc to jest w naszych tutaj różnych wabikach przygotowane. Wspomniany Universal Web Point, który pozwala nam tworzyć bardzo szybko fałszywe aplikacje webowe, tutaj. Jakieś dowolne interfejsy sieciowe. Jeśli chodzi tutaj o przygotowanie infrastruktury podczas wdrożenia, no to jesteśmy w stanie dostosować czy to wabiki, czy też jakby te dane, które mają być rozmieszczane po różnych stacjach pracowników w taki sposób, aby odpowiadały one odpowiedniej branży, tak, działalności, tak, aby były po prostu też atrakcyjne dla atakujących, no bo w różne branże atakuje się dla różnych celów, tak, dla, dla pozyskania różnych informacji. I to, co też jest takim, bym powiedział, wyróżnikiem, jeśli chodzi o naszą infrastrukturę, to ta możliwość skalowalności, która jest przełożona też na model wielu najemców, gdzie oferujemy nasze rozwiązanie bardzo dużym organizacjom posiadających wiele. Mniejszych oddziałów, zakładów w ramach swojej grupy, bądź też dostawcą usług zarządzanych bezpieczeństwa, którzy dzięki temu modelowi mogą z poziomu jednej instancji wygenerować środowiska dla wielu swoich klientów i tą technologię tutaj dziewżawić. Oczywiście to środowisko jest tutaj z obsługą dostępu na bazie kontroli uprawnień, tak zwanym airbagu, więc tutaj też wszelkie, że tak powiem, mechanizmy bezpieczeństwa są przygotowane i żaden klient nie podejrzy, że tak powiem, instalacji innego klienta, tak, ponieważ jest odizolowany tutaj od tego. Inne, niemniej bym powiedział, przydatne rzeczy, no to trochę to nawiązuje do tego, co już mówiłem na poprzednim slajdzie. Na początku my tylko nie imitujemy obrazu istniejącej infrastruktury, ale dodajemy jeszcze do niej odpowiednie smaczki, tak żeby tutaj wyglądało to jak prawdziwe zasoby IP, IT czy OT. Nie wymagamy tutaj żadnego dedykowanego urządzenia. Jest to instalowane na maszynach wirtualnych, a więc najczęściej gdzieś w organizacjach już takie środowiska wirtualne są, więc można wydzielić odpowiednie tutaj zasoby do tego. Nasze podejście też jest właśnie na imitacji fabików, na podejściu tutaj jako serwisów. I jeśli chodzi tutaj o alerty, które przesyłamy do czy to naszej konsoli, czy też dalej do do one są agregowane, a więc tutaj nie ma jakiegoś zasypywania tymi alertami, tylko po prostu system ma na tyle, że tak powiem zbudowaną automatyzację też pewnych procesów, że jest w stanie tutaj połączyć różne alerty tego samego rodzaju i przesłać zbiorcze informacje. No i jeśli chodzi tutaj też o te kwestie automatyzacji, to mocno stawiamy tutaj na, że tak powiem, wyklikanie sobie w kilku ruchach wszystkiego, bądź na automatyczne na przykład przeskanowanie naszej istniejącej sieci w celu zdefiniowania potencjalnych pułapek na tej bazie tych czynności ręcznych nie jest tu zbyt wiele, no a wdrożenia też całego systemu przebiegają sprawnie i dosyć szybko. No i tutaj właśnie przechodzimy do takich, bym powiedział, bardziej biznesowych tych korzyści. Wspominałem o możliwości zatrzymywania różnego rodzaju ataków. Więc jesteśmy w stanie przede wszystkim wykryć tego intruza, że on jest w naszej sieci, tak? Bo często organizacje nie mają świadomości, że ktoś gdzieś się zainstalował i on może nawet pół roku po prostu nic nie robić. W pewnym momencie się aktywuje. No i nie mając takich narzędzi, poza, że tak powiem, ochroną stacji końcowej i i obroną brzegową jakąś, no to możemy często nawet nie zauważyć takiej osoby, która przeniknęła w jakiś sposób, a niekoniecznie ona musi łamać tak, tą naszą zewnętrzną ochronę, może dostać się od wewnątrz, i często są to też przypadki sabotażu, tak? To u klientów z tym się spotykamy. Jeśli chodzi o wdrożenie, tak jak wspominałem, jest to proces prosty i szybki. Jest to na osobnych maszynach, które nie wchodzą w żadną interakcję z maszynami produkcyjnymi jedynie na stacjach roboczych, gdzie są rozsiewane te artefakty. Więc nie ma to już tutaj wpływu na wydajność sieci produkcyjnej. Również jeśli jest potrzebna tutaj pomoc, to w ramach naszego produktu oferujemy wsparcie techniczne. W modelu 12 na 7. A więc tutaj godziny bym powiedział, nawet więcej niż biznesowe, i do tego jeszcze przez cały tydzień. Mamy tutaj zespół, który monitoruje takie zgłoszenia i reaguje na nie. No i z takimi niewątpliwymi korzyściami z sprowadzenia tutaj y, takiej warstwy decepcji y, oprócz podniesienia tej widoczności tego co się dzieje w naszej sieci to y, tam przebywa y, to również jesteśmy w stanie tutaj zredukować koszty operacyjne jeśli chodzi o kwestie przetw przetwarzania danych ponieważ my tutaj nie generujemy jakiś Ogromnych ich ilości, nie generujemy też zbyt wielu fałszywych alarmów, tak? Raczej każdy alarm coś za sobą niesie. Nawet jeśli nieświadomo jakiś użytkownik gdzieś by wszedł, no to też jest dla nas to cenna informacja, w jaki sposób on się tam dostał i po co w zasadzie, nie? jak do tego doszło. Warto to zawsze zbadać. Sama obsługa też nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. Zaraz też Państwo zobaczą to tutaj na, na demo. Jeśli chodzi tutaj o reakcję, no to również dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej wykrywać takich intruzów i szybciej reagować na takie naruszenia w naszej sieci organizacji. My generalnie mówimy, że Decepcja jest dodatkową warstwą tutaj bezpieczeństwa, w, że tak powiem, już takiej rozwiniętej organizacji. Co my rozumiemy, no to organizacje to mogą być również firmy SMB, tak? ale to są organizacje, które już mają ponad 100 użytkowników, które mają przynajmniej jakiegoś administratora u siebie na stałe bądź już jakiś zespół albo zaczynek zespołu bez, do spraw bezpieczeństwa, więc to są takie tutaj organizacje. No i generalnie niskim wysiłkiem tutaj są w stanie uzyskać bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o szybkość wykrywania ataków, ich też mitygacji, możliwości ich mitygacji i mają dodatkowo informacje właśnie z Takiego przeprowadzonego ataku są w stanie zobaczyć, kto co robił, czego używał, jakimi komendami, tak, narzędziami się posługiwał, po to, żeby właśnie tutaj pozyskać bądź dostać się do, i do jakich zasobów, tak, co go szczególnie interesowało podczas tego ataku. Więc myślę, że te informacje są tutaj naprawdę atrakcyjne. I nie mówimy, że technologia decepcji, jest jedynym rozwiązaniem i że w 100% zabezpieczy organizację, tak? Także te, tego Państwo muszą mieć świadomość, że te systemy, które Państwo mają na stacjach roboczych, systemy na wejściu do Państwa firmy, a więc koncentratory, nie wiem, VPN-owe, tak, firewall. Różnego rodzaju, czy to sieciowe, czy, czy aplikacyjne, no one są wszystkie tam potrzebne, chronią wycinki. My również możemy zastosować decepcję w strefie DMZ na, na, do imitowania usług na serwerach w tej strefie, i to często u naszych klientów się dzieje. Natomiast no, na pewno nie wykryjemy zachowania użytkowników, e, państwa organizacji, tak, Tym, temu służą. Inne systemy, jak właśnie Weba, czy nie będziemy też łapać ruchu i go analizować, tak? bo my nie analizujemy ruchu sieciowego w, w decepcji. My analizujemy to, jak porusza się atakujący poprzez przygotowane środowisko, tak? a więc wchodzi na przygotowaną, bardzo uproszczeniu mówiąc, stronę. I tam ma pewne możliwości, gdzie może przejść dalej. No i patrzymy, czego on szuka tak? z tych wszystkich możliwości, które zostały mu dane. Więc tutaj zachęcamy, żeby oczywiście Państwo patrzyli na ochronę organizacji, bezpieczeństwo całościowo. Natomiast zachęcamy, aby zacząć rozważać i wdrażać także warstwę decepcji do tego. Systemu ochrony IT albo OT w Państwa organizacji. Teraz kilka przykładów wdrożeń u naszych klientów, które chciałbym Państwu omówić. Pierwszy to jest takie wdrożenie, które opublikowaliśmy dzisiaj w kilku językach. Dla Państwa wiedzy jest też w języku polskim. Zachęcam na Linkedinie, żeby Państwo sobie weszli na, na moje konto i tam z posta mogą Państwo poprać sobie tego PDF-a. Dotyczy ono firmy programistycznej SoftServe, która jest obecnie globalną organizacją. Zatrudnia ponad 13 tysięcy pracowników w kilkudziesięciu lokalizacjach na różnych kontynentach. I generalnie ich infrastruktura opiera, opiera się w głównej mierze tutaj na środowisku chmurowym, gdzie mają różne swoje serwery, no i są odpowiednio tutaj przygotowane, że tak powiem, rozwiązania też z naszej strony we współpracy z klientem, o czym tutaj za momencik Państwo się dowiedzą. Jakie były wyzwania w przypadku tego klienta? Generalnie chcieli obniżyć ryzyko naruszeń, nie, także nieautoryzowanego dostępu do ich sieci, i chcieli także wdrożyć tutaj zestaw narzędzi reagowania dla swojego SOKA. Tak? Oni to tam CESOK nazywają u siebie, natomiast generalnie chodziło o SOKA, czyli ten Zespół do Spraw Bezpieczeństwa, Cyberbezpieczeństwa. Tak, aby mogli szybciej tutaj reagować na to, co się dzieje. Wiedzieć o tym i reagować. W jaki sposób pod, pod, tutaj podeszliśmy do realizacji, żeby umożliwić uzyskanie satysfakcjonujących efektów naszego klienta? Generalnie pułapki tutaj zostały wdrożone, na serwerach, w segmentach DMZ oraz na wielu hostach w segmentach LAN. Odpowiednio zostały skonfigurowane tutaj zdarzenia detekcji i przygotowane tutaj wraz z klientem scenariusze tak zwane playbooki dla zespołu sokowego tak, żeby wiedzieli, jak tutaj działać przy wykryciu poszczególnych rodzajów ataków. I klient tutaj też ze swoim zespołem zbudował cały model zachowań dla usług i użytkowników sieci, z wykorzystaniem również tutaj elementów platformy decepcji, tak aby te procedury tutaj były, że tak powiem, mocno sprecyzowane. No i także, aby zmniejszyć tutaj liczbę fałszywych alarmów, które często im się tam w różnych systemach pojawiały. Jakie były rezultaty tutaj? Po wdrożeniu, po jakimś czasie, no myśmy tutaj na, to, na te informacje poczekali dość sporo miesięcy od klienta, ale jesteśmy wdzięczni, że zgodził się z nami podzielić tymi informacjami. Generalnie, takim największym wyzwaniem, to było przejście testów zewnętrznych przez dużą, że tak powiem, grupę konsultacyjną, tutaj wykonującą ten testy. No i y, zespoły, że tak powiem, które były po stronie klienta, a więc odpowiedzialne tutaj za y, cyberbezpieczeństwo, y, dzięki temu, że ta decepcja była zainstalowana, mogły y, zobaczyć w jaki sposób tutaj y, no ci hakerzy w cudzysłowie tak, męczyli się po prostu y, y, przez wiele godzin gdy dostali się do e, tego systemu e, platformy decepcji, tak. No oczywiście firma zewnętrzna nie wiedziała o tym systemie. E, tutaj robiła różne rekonesanse, gdzie się tam mocno też włączyła w ten, w ten cały system, e, w jego eksplorację. Więc, e, tutaj sok dostał bardzo, że tak powiem, obszerny materiał, z tych testów po swojej stronie, tak? nawet nie czekając na wyniki tej firmy testującej. No, przełożyło się wdrożenie decepcji na widoczność w odizolowanych segmentach sieci, bo tam często w zasadzie poza ochroną na endpointach niewiele więcej było. Tutaj też kwestia była wykrywania różnych błędów w konfiguracjach sieci, które dzięki temu zostały zrealizowane. Generalnie ten, ten security posture, jak to się po angielsku nazywa, czyli ta postawa bezpieczeństwa organizacji została tutaj znacznie poprawiona. Otrzymali te narzędzia do budowania tego modelu behawioralnego również dzięki też tej naszej platformie. To im tutaj też ułatwiło pewne rzeczy. Jak chociażby też możliwość później analizowania różnych działań, które były prowadzone przez intruzów. I generalnie w połączeniu z ich systemem SIM-owym nastąpiło znaczne tutaj przyspieszenie podejmowania decyzji przy zarządzaniu incydentami. Drugim takim przypadkiem jest firma również międzynarodowa Control Pay, która stała się częścią grupy Transporeon. Jest to firma w segmencie logistycznym, w zasadzie zarządzania łańcuchami logistycznymi i finansowaniem. Firma, która też jest dostępna w wielu krajach. Tutaj znowu z powodu tego, że y, informacje, które przekazują oni swoim klientom są, że tak powiem, takim, taką świętością, dogmatem, y, jeśli chodzi o status danej przesyłki, status płatności itd. i tak dalej. To się odbywa w czasie rzeczywistym, y, więc bardzo ważnym był y, element ochrony danych tutaj i, i tych transakcji, które następowały w tym czasie rzeczywistym. Jak również było oczekiwanie tutaj, jeśli chodzi o zwiększenie widoczności infrastruktury w organizacji, tak? Możliwości wykrycia potencjalnych ataków. Także podobnie jak tutaj w tym pierwszym przypadku, również tutaj chciano wiedzieć, czy, jeśli, czy ktoś już jest w tej naszej sieci. A jeśli tak, to są tam może chcieć z tej sieci, że tak powiem, wysłać sobie gdzieś na zewnątrz. Tutaj wdrożono takie dwa wektory ochrony. Pierwszy z nich to był na bazie Universal Web Point, czyli stworzono w strefie DMZ imitacje usług na różnych serwerach, a drugim zestawem to były segmenty, deweloperskie, testowe oraz wilany tutaj, jeśli chodzi o dwa działy, kadra zarządzająca oraz dział finansowy, jako takie najbardziej istotne w danym czasie z ich punktu widzenia. No i wdrożenie, że tak powiem, tych wszystkich mechanizmów tutaj odbyło się w zaledwie w dwie godziny więc to też pokazuje Państwu, jak szybko można zrealizować pewne scenariusze z wykorzystaniem tutaj decepcji. I rezultaty, jeśli chodzi o pierwszy wektor, no to generalnie klient się trochę zdziwił tym, że celem ataków było coś innego niż zakładał. Dzięki temu, że pozyskał tą wiedzę, Przeprowadzono po prostu przegląd kodu aplikacji, powiązanej z transakcjami niedokończonymi. Które z jakiegoś powodu były bardzo tutaj istotne dla atakujących. Pewnie tam dałoby się skompromitować albo przesłać może gdzieś dane środki na inne konta, tak podejrzewam, więc to było dość pewnie istotne. A jeśli chodzi o ten segment lanowski, tak, i deweloperski, no to okazało się, że są też jakieś takie niestandardowe zachowania na jednej ze stacji roboczych. No i okazało się, że tutaj ktoś uprawiał sabotaż z pracowników, więc tutaj też pod tym kątem pokazujemy właśnie technologię decepcji jako takie narzędzie ochrony przed nielojalnymi pracownikami bądź kooperantami, tak, bo często jest tak, że dopuszczamy tych, tych kooperantów do sieci, stosuje się tam oczywiście systemy PAM, tak, żeby dać im jakieś tam przywileje i tak dalej. Natomiast dobrze jest też mieć taką warstwę, o której nasz kooperant nie wie. No jak za dużo będzie, że tak powiem, szukał po naszej infrastrukturze, no to wtedy będziemy to wiedzieli. Dobrze, i ostatni przypadek dotyczy tutaj koncernu paliwowego, który jest, wchodzi w skład grupy Oko. Oko ma też swoją markę, jeśli chodzi o stacje paliwowe na terenie Ukrainy, ale jest tam też kilka innych przedsiębiorstw, które świadczą inne usługi. Generalnie no tutaj taka dość, bym powiedział, rozbudowana to organizacja. Natomiast głównym oczkiem do zabezpieczenia były tutaj ta część retailowa związana ze stacjami, związana też z tym, żeby można było wykrywać tutaj odpowiednie odpowiednie próby ataku, na przykład z wykorzystaniem phishingu. Tak, obawiano się tutaj, że pracownicy po prostu pracujący w takich restauracjach, zajazdach, tak, czy tam na, na stacjach, no mogą tutaj być podatni na taki rodzaj ataku. Więc tutaj również postanowiono. Poprawić, jeśli chodzi o badanie takich incydentów, które już by zaistniały, i dzięki temu zmniejszyć tutaj czas reakcji ich zespołu do spraw bezpieczeństwa. OK, tutaj były takie kroki, że najpierw przeprowadzono analizę tego, co jest u nich w sieci, co może być słabym punktem. A więc dla tych słabych punktów stworzono odpowiednie tutaj wabiki w odpowiednich tam rodzajach, tak żeby jeszcze bardziej tutaj atakujących zanęcić tym. Na stacjach roboczych zainstalowano, rozdystrybuowano różne rodzaje plików z wabikami, tak żeby mogli oni coś tam znaleźć sobie, tak, i później na przykład. Jeśli miałby dostęp do takiego hosta, atakujący mógłby to użyć gdzieś w sieci i w ten sposób zostać wykrytym. I także została tutaj skonfigurowana dwustronna integracja z systemem SIEM, i dzięki temu te informacje gdzieś o pozyskanych tych artefaktach, użytych na fizycznych systemach, tak. Które gdzieś tam zareportowały coś do SIEM-a, automatycznie SIEM informował tutaj platformę Labyrinth o tym, że spreparowane dane uwierzytelniające na przykład były próbowane na jakichś realnych systemach, tak w sieci klienta. Więc na tym mniej więcej polega ta dwustronna tutaj integracja. My dowiadujemy się, że, że rzeczy, które są przygotowane, imitowane. No są gdzieś używane i jesteśmy dzięki w stanie temu reagować. Uzyskano zwiększenie tutaj widoczności w obrębie tej sieci klienta. E, również e, zostały wykryte pewne działania atakujących na wewnętrznych aplikacjach tutaj u klienta, który miał przygotowane. E, no i także można było pozyskać więcej informacji o samych atakach, o tym jak one przebiegały, czego dotyczyły. To też przekładało się z jednej strony na dalsze tam udoskonalanie tych wabików i samych systemów, a z drugiej na szybkie tutaj podejmowanie decyzji przez zespół do spraw bezpieczeństwa. To byli wybrani klienci, z których tutaj Państwo widzą więcej. Mogą Państwo skorzystać z tego kodu QR, który tutaj mamy, i na jego bazie mogą Państwo sobie zobaczyć dodatkowe materiały, inne case studies, które mamy w języku angielskim. Gdyby Państwa jakieś informacje w języku polskim interesowały, odsyłam znowu do swojego konta. Tam. Jeśli Państwo zrobią posty po, doku, po zamieszczeniu dokumentów, to znajdą Państwo spolszczone te pozostałe studium, studium przypadków dla poszczególnych innych klientów. A teraz chciałbym Państwu pokazać tutaj system bardzo pokrótce. Jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany takim technicznym pokazem, to zachęcam do kontaktu wtedy. Jesteśmy w stanie tutaj Państwu coś takiego zaprezentować. Dobrze, jeśli chodzi teraz o Aha, dobrze. Dobrze. Ja sobie tylko sprawdzę powinni państwo widać, że się zmienia. Ja już jestem zalogowany tutaj po VPN-ie do takiego systemu demo. Mamy dashboard, ten dashboard tutaj oczywiście dzisiaj tam się niewiele dzieje, jeśli mamy to jako demo, ale weźmy sobie za jakiś tam dłuższy okres miesiąca ostatniego Trochę żeśmy tych różnych prezentacji robili. E, mają Państwo taki ogólny dashboard, gdzie są widoczne informacje na temat otwartych, e, bądź to w trakcie, z e, alertów bądź zamkniętych. E, są informacje na temat całej infrastruktury, tak? W ilu, tam, procentach wykorzystane są te licencje, które posiadamy. W podziale też na różnego rodzaju tutaj alerty ze względu na rodzaje tych usług, tutaj nie wiem, chociażby poprzez też IP atakujących, możemy sobie podejrzeć, co ten atakujący tutaj takiego kiedy wykonywał, dlaczego dany alert został podniesiony, tak? Na jakiej pułapce, jakim rodzaju pułapki został wykryty wykryte to działanie. Więc takie informacje tutaj możemy się z tego dowiedzieć. Dobrze. Wracając. Aha, tu jest close. Natomiast to, co ja myślę, jest takie ciekawe, i często o tym zapominamy Państwu mówić, to jest tak zwana mapa. I ona odzwierciedla nam logiczną tutaj infrastrukturę naszego systemu imitacji. Tu gdzieś była ta, ta legenda, tak. Jeśli chodzi o te zielone, no to jest to ten, ten nasz serwer proxy, który rozsyła te różne imitacje. Pointy, czyli punkty, czyli te wabiki, One mogą być różnego rodzaju, tak, SSH, jakieś, tu mamy integrację z Kuradarem, imitację Kuradara, przepraszam, tu mamy Universal Web Point, a więc jakaś aplikacja, tu mamy ASCODA, czyli to bazuje już na, na systemach skadowskich tu mamy Worthing Gate, widzę jakiegoś shell szoka, więc różnego rodzaju od razu można zobaczyć. No i możemy od razu, oczywiście tu są tylko wyświetlane te pułapki, które odnotowały jakąś interakcję. Więc tych pułapek może być znacznie więcej w naszej infrastrukturze, natomiast pokazywane są te, które tutaj miały jakąś interakcję, są jakieś alerty. No i możemy sobie tutaj te alerty zobaczyć, co to. Były za, za alerty. Możemy w osobnej zakładce, która, jak Państwo widzą, przeniosła nas do alertów, zaznajomić się ze szczegółami danego, danego tutaj alertu, zobaczyć, kiedy to się wydarzyło, na jakim protokole, skąd, dokąd, na jakim porcie, i tak dalej. Na niektórych tu też są może znajdę tutaj taki. Na niektórych też są wpisywane. No, może na MySQL będą jakieś komendy, które zostały wykonywane, wpisywane przez. Tu były same operacje, akurat, ale jakby był nmap, to pewnie byśmy tu coś takiego też. No, możemy zobaczyć, co tutaj w w jaki sposób próbowano. Czyli próbowano się tutaj łączyć do tego interfejsu graficznego z różnych adresów, albo przez nmap tutaj właśnie też próbowano różne rzeczy skanować. Więc, takie, że tak powiem, pełną listę tego, co się na danej pułapce dzieje. Z danego, z danego zdarzenia Państwo otrzymują. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. Eee, narzędzie, jeśli chodzi tutaj o, o zespół sokowy czy administratora, eee, oczywiście to wszystko, co ja w tym systemie robię, również jest logowane, więc te informacje, gdybym ja tutaj na przykład zmienił sobie tenanta teraz, eee, nie wiem, na Corporate, tak. No to jestem, tutaj się nic nie dzieje, ale idźmy do Audit Log. No i tutaj było, że właśnie nastąpiło przełączenie tenanta. Wrócimy sobie do tego Main Office. Więc są, są te informacje tutaj również od razu nam dawane. Tu, domyślnie to, tu, to jest po prostu za ostatni okres, ale możemy sobie tutaj. Rozszerzać to. Dobrze, co Państwo jeszcze tutaj mogą w tym dashboardzie zobaczyć? Po pierwsze, to są te sieci imitacji, tak zwane honeynety, gdzie można sobie je zdefiniować. One niektóre mają status tutaj nieaktywnych, tak? niektóre są tutaj właśnie aktywne, wygenerowane. W tych hanej netach możemy wygenerować wapiki. No i tu jest na przykład taka lista tych wabików, które są przygotowane przez kogoś u nas w zespołach, a tu są różne rodzaje tych wabików, które obsługujemy, więc ta lista tutaj też jest dosyć obszerna. My tych wabików dodajemy w różnych wdrożeniach dla klientów, przygotowujemy różne też na ich życzenie. Agenty imitujące, czyli te rozsiewające te artefakty. Tutaj mamy jeden przygotowany, właśnie ten, który Państwo na mapie widzą jako zielony. To jest ten szmak, jak tu został nazwany i on rozdysponowuje te różne pułapki dalej tutaj. Mamy też przygotowane zadania, które są wykonywane na różnych właśnie rodzajach tych wabików, a więc kiedy to ma być uruchomione, rozesłane. Mapę i alerty oglądaliśmy. Mamy nody, mamy te fizyczne maszyny, no fizyczne, no wirtualne maszyny, workery i też admina, więc są one na osobnych tutaj wirtualnych instancjach odpalone. I mamy też informacje na temat tenantów. No, w tym środowisku, na przykład, mamy licencję na 10 tenantów, zaaplikowaną tych tenantów mamy stworzonych, więc możemy sobie zobaczyć, zawsze zobaczyć, ile nam jeszcze zostało, tak, jeśli byśmy wszystkich nie użyli. Później są ustawienia, takie ogólne ustawienia, jeśli chodzi o certyfikaty, statystyki. E, jakieś listy tutaj zaufanych adresów IP czy serwer proxy. E, następnie są użytkownicy, tak? Którzy są z różnymi tutaj przypisanymi, przypisanymi rolami na przykład. Jeśli to są użytkownicy zwykli, to mają rolę. Jeśli to są super użytkownicy, no to są w stanie wykonać. W zasadzie te wszystkie role, które im udostępniono. Integracje. Tutaj Państwo mają te, te gotowe, przygotowane integracje. Jak mówię, jeśli Państwo będą zainteresowani, to ja zapraszam do odtworzenia sobie tutaj tego webinarium sprzed dwóch tygodni z pokazem tych integracji. Jakieś tutaj word listy do stworzenia i możemy też z poziomu tutaj systemu dokonać jego update'u, więc sprawdzić, czy jest, jaka jest wersja. Możemy sprawdzić, czy jest coś nowszego. Obecnie jeszcze nie ma. Bo... Będziemy w przeciągu, myślę, do końca miesiąca kolejną wersję wypuszczać tutaj. No to też taka informacja dla Państwa, że my tutaj stosujemy taki przedział około półtora miesiąca do dwóch miesięcy maksymalnie między kolejnymi wylisami, więc tutaj jest to dość takie e, szybkie. No i tutaj Państwo mogą zobaczyć tam informacje na temat licencji, użytych zasobów w ramach tej licencji, tak, kiedy ona wygasa. Więc takie tutaj ogólne rzeczy. Na szybko to z mojej strony bym powiedział jest tyle, bo też nam tutaj czas ucieka. Ja jeszcze raz się tutaj przełączę Państwu na naszą prezentację. Jeśli są jakieś pytania, bo tutaj na czacie na razie pytań. Nie widzę. Jeśli są jakieś pytania, bo one się mogą pojawić, na spokojnie, to zapraszam do kontaktu z nami na maila info.lebjewint.tech. Dużo rzeczy też znajdziecie Państwo na naszej stronie, czy też na kanale YouTube'owym Labyrinth Deception. Tak nietypowo tam akurat nazwaliśmy, no ale chodziło nam, żeby zwrócić uwagę na decepcję. Więc zachęcamy Państwa też, żeby Państwo przystąpili do bezpłatnych testów Platformy Labirint i mogli sami przekonać się tutaj o, o zaletach e, decepcji w swojej organizacji, w swoim środowisku. E, dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu, Państwa uwagę i życzę miłego popołudnia.